Witam Was moi drodzy, tu Wasza pasjonatka ogrodu. Mamy 5 marzec, więc już wielkimi krokami zbliża się termin wysiewu naszych pomidorków. Ja zawsze zachęcam, żebyśmy wysiewali pomidorki 8 marca, bynajmniej po 8 marca, żeby pomidorki nie były zbyt wybiegnięte. Czuję, że w tym roku jest taki kiepski rok, niby ciepło na dworzu, ale bardzo mało słońca, szczególnie u nas, dlatego dzisiaj jeszcze nie sieję. Czekam do 8 marca. A dzisiaj chciałam Wam pokazać Moje prezenty, które dostałam od Was, moi drodzy, to są prezenty, o których mam ból głowy, ponieważ mam ograniczoną ilość miejsca w szklarni, a dostałam od Was mnóstwo, mnóstwo nowych odmian. Za co bardzo dziękuję. Jeszcze jedną osobę muszę bardzo, bardzo wyróżnić. To zaraz Wam powiem. Tutaj, no szkoda, że pan nie napisał swojego adresu, bo zapomniałam imienia. Ale przysłał mi bardzo fajne odmiany, gdzie chyba zdecyduję się na vintage wine, bo się bardzo o niego pytacie. No i gold medal, może to jest to. Honeymoon to jest F1, który raczej nie uprawiam, ale też jest bardzo smaczny. Jeżeli byście mi ochotę, to też można sobie go uprawiać, tylko nie możemy później z niego pobierać żadnych nasion. Także yy, imienia nie znam, ale historię całą znam tego pana. Także dziękuję bardzo. Szczególnie tym, tym jestem zainteresowana bardzo mocno. Tutaj, <laughs> tu dostałam kartkę świąteczną z Chicago, from USA. Tak, tak, z USA dostałam. Pan bardzo się fascynuje paprykami ostrymi, bardzo ostrymi, czyli Carolina Reaper, Ghost. I skorpion. Zdecydowałam się na skorpiona w tym roku. Hmm. I to tylko dlatego, że moja siostra powiedziała, że przyjmie tę paprykę do siebie. Ja się strasznie boję tych okropnie, okrutnie hmm, ostrych papryk. Hmm. Ale skoro dostałam taki prezent, to spróbuję, wypróbujemy. Ale nie wiem, czy będę smakowała, bo ja mam naprawdę delikatne podniebienie. Ale siostra, oczywiście, spróbujemy ze skorpionem. Także dziękuję. Piękna kateczka z Chicago. Tutaj mamy panią Anię. Która yy, bardzo jestem zainteresowana tym pomidorem. To jest tuskawkowiec. Jeden z takich yy, ktoś dał kiedyś tam, kiedyś tam komuś, komuś posmakowało. Yy, jest dalej przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dlatego na pewno sobie zakocham go. Wypróbujemy tuskawkowca. Yy, I ma pan bardzo sałaty. A za bardzo dziękuję. Tutaj mamy moją Alicję. To jest moja kochana Alicja, która. Od y, trzech lat wspieramy tak naprawdę cały czas. Nigdy się nie widziałyśmy, ale wymieniamy się y, wieloma, wieloma nasionkami. Y, oczywiście to nie są materiały siewne, nie, nie, ponieważ materiały się nie możemy się wymieniać, to tylko tak, żebyśmy się popatrzyły na nasze nasionka. Jest ich bardzo dużo, co wybiorę, nie wiem. Gdzieś tu miałam Coca-Cola, może to będzie Coca-Cola? Może jest jakiś melagoniasty bez y, nazwy, jakiś taki nowy, może. Może wypróbujemy. No coś na pewno stąd przyjdzie. Także Alicja, dziękuję Ci. E, za każdym razem sprawiasz, że się uśmiecham, kiedy przychodzą od Ciebie listy. A tutaj, tu mamy nową, nową panią znajomą, panią Anię z to mogę powiedzieć, Osielsko. Pani Ania przyznała się, że siedziała 4 godziny i paczkowała swoje odmiany. Ponieważ tak uwielbia mnie ponieważ moje porady, które jej dawałam, yy, bardzo jej pomogły w uprawie. Obdarowała mnie, zaraz powiem, jaka jest liczba 67 odmian dużych, różnych, tak bym powiedziała różnych. Yy, <ścoughs> Można przebierać i wybierać, jakby się chciało, także jest ich 67. I jeszcze dostałam yy, projekt Dwarf, 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 no. To jest projekt karzeł. Zaczął się w Australii, później narastał się na, całe, na, całe, na cały um, świat. E, od około 10 lat. Tak są krzyżowane dworfy, czyli niewielkie pomidory. One doraz, od, dorastają od 60 do 130 cm wzrostu, one są samo ale mają fajne, duże owoce. Ja miałam jednego. Um, Karła to był serce, serce karła i był super. Tu jest ich 11 i one pójdą do gruntu. Spróbuję wszystkie wysalić, razem z moim będzie ich 12, więc będzie projekt Dwarf. U mnie będzie hula, mam nadzieję. Także yy, w sumie, jeszcze raz chciałem podziękować pani Ani, która dwa filmy na Netflixie się oglądała, żeby wszystko segregować napisać, zakleić i wysłać. Chciałam się coś odwdzięczyć, ale pani nie powiedziała, że nie. Że to jest wszystko z dobrego serca. Pani z dobrego serca, a mnie będzie głowa bolała, ponieważ spójrzcie. To jest dokładnie 100 nowych odmian. 100 nowych odmian, których jeszcze nie posiadałam. Ja z moich no 30 nie mogę się pozbyć. No nie mogę się pozbyć. Maksymalnie z 45 mogę do, do, mojego, do mojej szklarni wrzucić. Także zostaje mi 15 miejsc. Powiedzcie mi, w jaki sposób mam wybrać ze 100 odmian 15? No, nie wyobrażam sobie tego. Drugiej szklarni nie mogę postawić. Niestety chyba bym nie, nie byłabym w stanie tego wszystko zrobić, żeby dobrze się nimi zająć, więc ograniczam się do mojej starej szklarni. No i moi drodzy, teraz przede mną trzy dni myślenia. Co ja mam tu zrobić? Jakie odmiany ja mam posiać? Jest ich mnóstwo, naprawdę. Tutaj była amish pasta, co możliwe, że spróbujemy. Jakieś giganty, różnokolorowe, także bardzo, bardzo, bardzo dużo pomidorków czarne. Blue Peas jest czarne. Ja już patrzyłam na to, jakie to są odmiany i, i, i do tej pory... Mówię, no to bym chciała, to bym chciała, to bym chciała. Ale to jest tylko 15 miejsc. Także za 3 dni się odezwę, jak będziemy siali, sieli, sieli, jak będziemy siali sobie nasionka pomidorków i powiem Wam, czy to. Tutaj sądzę, że dwie na pewno odmiany pójdą. Yy, tutaj na pewno troskawkowiec pójdzie. Yy, tutaj Dwarf, one są oddzielnie, więc one będą, yy, nie będą liczone do puli 15. No i tutaj jest ich tyle. A jeszcze od Alicji coś tam mam. Jeciu, no i mi głowa boli. No i ja Was bardzo kocham. Wy też mnie kochacie. Dziękuję Wam bardzo za prezenciki. Yy, no i dobra, zobaczymy się 8, usłyszymy się 8 marca. Yy. I wtedy będziemy siali, więc już przygotujcie sobie jakąś ziemię. Najlepiej taką mm, konkretną do pikowania, do kiełku, żeby dobrze kiełkowały. Przestrzegam brania ziemi z ogrodu. To się może się skończyć. Naprawdę się może się skończyć. To nie jest żadna oszczędność, bo taka ziemia na wysiew to kosztuje 10 zł. Więc ziemia z ogrodu nie jest dobrym rozwiązaniem, bo tam może być wszystko. E, może się udać, albo może się nie udać. Ale raczej byśmy nie chcieli ryzykować. Także moi drodzy... Zostawiam Was, a Wy mnie zostawiacie z bólem głowy. Bo jak tu ze 100 nowych odmian wybrać 15? Mm. Muszę to przemyśleć. Naprawdę muszę to przemyśleć.